Stanowisko Rady Miejskiej Suwałk w sprawie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Suwałk w kontekście publikowanych informacji o zagrożeniach występujących na tzw. przesmyku suwalskim miało być przyjęte podczas ostatniej majowej sesji. Do głosowania jednak nie doszło. Wniosek o usunięcie sprawy stanowiska z porządku obrad złożył sam autor dokumentu. W stosunku do mojego tekstu pojawiły się pewne wątpliwości. Czy nasze oczekiwanie, czy wniosek sformułowany w końcowych zdaniach tego stanowiska jest właściwy? Czy my nie powinniśmy myśleć o powalczeniu, o wpisanie miasta na listę miast tracących funkcję społeczno-gospodarczą? Zdaniem Czesława Renkiewicza dyskusja nad przyczynami i skutkami niepożądanych zjawisk winna odbyć się w szerszym gronie niż 23-osobowy samorząd miejski i w znacznie szerszej ramie czasowej niż ta, na jaką pozwalała sesja absolutoryjna. Trzeba poświęcić temu tematowi więcej czasu. Trzeba zaprosić przedsiębiorców, zaprosić pewnie i Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną, ale i zaprosić polityków, bo musimy pokazać, w jakiej sytuacji znajdują się Suwałki i obszar tak zwanego przesmyku suwalskiego. Co straciliśmy już i co stracimy w przyszłości? Suwalscy samorządowcy jednogłośnie uznali propozycję włodarza miasta za właściwą i tym samym dyskusja nad projektem została wykreślona z porządku obrad. Planowana nadzwyczajna sesja z udziałem przedstawicieli świata biznesu i polityki prawdopodobnie odbędzie się 21 czerwca.